Guess who's back? Cześć, ja bardzo, jest 7 rano. Wypiłem 2 szklanki wody, zrobiłem hiszpański, wziąłem prysznic, pakuję się i jemy pyszne, zdrowe śniadanko. Paweł, piękne ci zrobiłem śniadanko? Dobrze. Dziękuję bardzo. Ostatni raz przed 8 to ja byłem, wiesz, w 74. Spakowanie, auto tutaj jest wypchane, proszę, po brzegi. Po brzegi z każdej strony, ale... I teraz tak, lecimy do Wrocławia, po drodze wymieniamy się samochodem w Legnicy z Kosmem. Ten zostawiamy, a bierzemy tamten oznakowany. Jedziemy do Wrocławia. Prawda i autentyczność. Gdzie jadę dać wywiad w Radiu Rodzina. Pakol, gdzie jesteś? We Wrocławiu, pod komendą. Wybij sobie z głowy szukać na komendzie pracy. Słuchajcie, jesteśmy... Zajechaliśmy na miejsce, szybko idziemy Fantę zostawić do domu i lecimy na ten wywiad, bo za dużo czasu to nie mamy. Pakol, kamerę niesiesz ty. Co Pakol harasz na mój rynek? Rzeczy zostawione w domu, idziemy, wjeżdżamy do tego radia. Co się pan podpieprzył do moich ciuchów od designerów? Co jest? Nie, ja tak? Się nie podpisuję pod tym, to nie jest mój menadżerski sukces. Mam nadzieję, że w sobotę Maciek wystąpi w troszeczkę piękniejszych okolicznościach pod kątem ubrania. Folii bąbelkowej i klapka Kubota. Pakol wygląda jak żul, no najgorszy z dworca. Ale kto mnie będzie oglądał w tym radio, przypomnij? Będą mnie słuchać, nie będą mnie widzieć. Skąd wiesz, Pakol? A to jesteś tak ubrany, że jak wejdziemy, to pomyślą, że ze mną jest ten wywiad. No, Pakol. A nie z tym cyganem. Z moją hulajnogą, no, Pakol. No, z tą hulajnogą jest najbardziej elegancko. Lecimy na wywiad. Dobra, jestem. Gdzieś tutaj. Pakol. Trzecie piętro. Śmieją się z mojego stroju. Gamonie, nie rozumieją. Ja nie dobry. A może? Ty w ogóle będzie przeprowadzona. Światowo, Pakol, Ameryka. Super to wygląda. No to siadaj. A i to się samo radio dzieje? To jest ten? Samo się radio dzieje. Myślowic samo leci? No. Jak ty to robisz, Stanek? My tak ustawiasz program i wszystko. A co to za piękny pan tam siedzi? Ale ekstra. A tam też jest prezenter. Ten. Teraz co prowadzi dyżur. I on tam na żywo coś tam gada czasem. Na żywo. Kolejny wspaniały utwór wszystkiego. Nie wszystko leci samo, nie? Nie wszystko z playa, dobrze. No dobra, to sobie ustalam, jak to będzie tam wyglądać mniej więcej. Tak. Co tam? Ja was na przeszkolenie będziecie mieć. Dla pana było, tak? Wow, czyli dla pani działa ekspres. No, jak widać, magiczne ręce. A ja muszę przeszkolić jeszcze, powodzenia. Światowo, dziękuję bardzo. No i ekstra. Nie na co dzień mamy okazję gościć w Radiu Rodzina zawodowego iluzjonista. Maciej Kulchawik, wrocławski iluzjonista, jest dziś naszym gościem. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I chciałbym państwa zaprosić przed odbiorniki TVN-u w sobotę 26 października od 20 zaczyna się program Mam Talent, który będę występował, dowiem się dopiero w sobotę i no nie mogę prosić państwa o SMS-y, bo jeszcze nic nie zrobiłem w tym programie, ale mogę prosić państwa, byście oglądali ten program, a jeśli spodoba wam się mój akt, jednak wysłali tego SMS-a, bo każdy SMS przybliża nas do tego wspaniałego, myślę, wspólnego celu. Dziękuję. Dziękuję. Maciej Kulchawik, wrocławski iluzjonista, jak państwo słyszą, działacz, marzyciel z zacięciem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Prowadzę cię, bo odpalam już. Dzień dobry. Co będzie się działo? Będzie sztuczka, proszę państwa. No i fajnie. Pomieszane, załóżmy, Krzysztof.
Wybierzesz sobie jedną kartę, pokażesz państwu, dookoła tylko nie mi, dobra? Bo to by było zbyt proste. Ja się obrócę, tam pójdę do pokoju. Okay. Musisz zapamiętać Krzysztof, bo inaczej to nie ma sensu. Aha, no to mów od razu, że tak. Dobra, mam, no. Tak? A zawsze jest tak, że jak komuś pokazujesz sztuczkę, to on tak chce się złapać, pokażę, pewnie, nie? Że tam... Krzysiek, a nie wiem, czy ty chcesz mnie, chcesz mnie złapać? Nie, obojętnie. No dobra, nie. Ja to jeszcze nie wiem, co się wydarzy, Krzysiu, ale zaraz wymyślę. Dobra. Obiecuję. Ale to ty nie wiesz. Jezu, Krzysiu, dobrze to potasowałeś wszystko? No. Dobrze mi idzie na razie? Dobrze, dobrze. Tak? No. Super. Dzięki, Krzysiu. Sądząc po twojej reakcji, to nie jest twoja karta. No nie, to nie jest moja karta. Nie była ta? Proszę pana? Nie, proszę pana. Dzięki. To się kameruje? Co? Jeszcze? Wystarczy. Idealnie, Krzysiu, pomachałeś. A, odwróć. Nie! 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 O, kurde. Wygląda znajomo? No, to ja. No i fajnie. Krzysztof, ladies and gentlemen. Dziękuję. No to prawda. Potrzebujesz, że zostałem na ten drogi. Znajdźcie się, Krzysztof, w radiu tutaj. Super. Boom. Dziękuję bardzo. Ekstra. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Macieju. Dzięki bardzo. Krzysztof, dziękuję. Bardzo dziękuję. Mega spoko. Ale fajnie to było u was. Dalej jest fajnie. Wspaniale. Mówiłem, nie na co dzień mamy jedno miejsce. Zalek powiedział, jak do tego doszło. Nie wiem.